Dobrze, no cieszę się, mam nadzieję, że nie tylko ów młody człowiek został powalony tym, że dowiedział się, że ma powołanie, może jeszcze kogoś dzisiaj zaskoczę, ale jesteśmy powołani wszyscy, bez wyjątku, nie ma człowieka na ziemi, który nie byłby do czegoś powołany, bowiem Bóg nie stworzył świata i nie zostawił go jak nakręconego zegarka, jak mówili deiści, że Pan Bóg stworzył świat, a potem mu się ta zabawka przestała podobać i ją odłożył, i to ona cały czas funkcjonuje, a Pan Bóg ma nas głęboko w nosie. Potwierdza to anegdota, która mówi, jak papież poszedł na sąd ostateczny już do nieba i pyta się, Duch Święty miał akurat dyżur przy furcie. I Duch Święty mówi, kto ty jesteś? No papież. Jaki papież? No kościoła. Jakiego kościoła? Rzymskokatolickiego. Bo ja poszedł Duch Święty, mówi, Boże Ojcze, słyszałeś taki kościół rzymskokatolicki? Nie słyszałem. Poszli do Pana Jezusa. Synu Boże, ty pamiętasz jakiś kościół rzymskokatolicki? A mówi, zaraz. To przedsiębiorstwo rybackie, które założyłem, jeszcze istnieje? No więc tak nie jest. Jesteśmy powołani do czego? Do Pana Boga. Bóg nas stworzył i chce nam pokazać najpiękniejszy byt, jaki istnieje, czyli samego siebie. Stwarza nas i od razu powołuje nas do dialogu ze sobą, powołuje nas do, można powiedzieć, nieba, świętości, generalnie do dokonania wyborów. My mamy te 60, 70, 80 lat na dokonanie wyboru, aniołowie mieli ułamek sekundy, o ile tak można powiedzieć żartobliwie, w wymiarze pozaczasowym, u nas się to dokonuje w czasie. Nasze życie rzymskie to jest zdecydowanie, a cel w ostatnią niedzielę mieliśmy uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa i to był właśnie nasz cel. Miałem bardzo ciekawą przygodę przed niebo wstąpienie Pana Jezusa, kiedy pisałem kazanie do radia, no i mówię, Panie Boże, daj jakiś przykład, bo z tym niebowstąpieniem to trudne przykłady są tak jakoś. I jechałem do sióstr zakonnych w Oświęcimiu, to akurat ja będę mówił anegdotę, tu się wszyscy będą się usadzać. Pojechałem do sióstr do Oświęcimia, zostałem zaproszony, żeby tam wygłosić Słowo Boże do personelu medycznego zakładu, który siostry prowadzą. Ja nigdy nie byłem w Oświęcimiu i tam w ogóle tej drogi tak za bardzo nie znałem, przez Śląsk, bałem się, że jak będę jechał, to się w ogóle pogubię, więc wziąłem GPS-a. Wziąłem GPS-a, zaprogramowałem adres sióstr i GPS mnie genialnie za rękę mnie prowadził, tak za oponę mnie prowadził i przyprowadził mnie pod dom sióstr. Wziąłem telefon, siostro, już jestem na dole, ale proszę, oczywiście już schodzę, siostra zeszła, otworzyła mi bramę, wjechałem na podwórko, w samochodzie miałem papierki po cukierkach, puste butelki, jak to po drodze, więc sprzątałem, to trwało. Potem siostra przyszła, to ja księdza zaprowadzę do pokoju gościnnego, no i dobrze, ja z torbą idę. I przechodzimy koło kaplicy, a siostra mówi, może na chwilę wejdziemy, proszę księdza, bez wystawienia się jeszcze od sakramentu. Ja mówię, bardzo chętnie. Wszedłem z tą torbą, siostra uklęknęła, ja uklęknąłem i w tym momencie z mojej kieszeni, gdzie miałem GPS-a, rozległ się głos bardzo głośny na całą salę. Dotarłeś do celu. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem. Słuchajcie, ja byłem już w Oświęcimiu wtedy 20 minut gdzieś. Stałem na parkingu, wjeżdżałem, stałem, wypakowałem samochód, szedłem korytarzem. Nie, 5 sekund po uklęknięciu usłyszałem, dotarłeś do celu. Jestem Panu Bogu wdzięczny za taki znak, bo to było takie miłe i przyjemne. Tym bardziej wdzięczny, że mogło się włączyć w toalecie, nie? Powołanie jest pierwsze i ważniejsze od tego szczegółowego, czy ty będziesz mężem, singlem, działaczem katolickim, żoną, mężem, księdzem, siostrą zakonną. To powołanie szczegółowe jest absolutnie drugorzędne, chociaż wiem, że dla was to jest pierwszorzędne. Jakie mam powołanie? Natomiast w istocie zasadnicze jest to ogólne powołanie do wszystkich ludzi na świecie, żeby wejść do Pana Boga. Ja mówię, Pan Bóg jest Trójcą, żeby wejść do tej Trójcy trzeba mieć jak klucz dopasowany, co zamek otwiera. Nikt sam nie wejdzie do nieba. Nikt sam nie wejdzie do nieba. Jak ktoś z was ogląda puszczany bez przerwy w polskich telewizjach film Cztery Pancerni i Pies, to tam w jednym odcinku chłopczyk taki mały mówi wiersz, czwórkami szli do nieba żołnierze z Westerplatte. Otóż będziemy szli do nieba czwórkami. Gdybyś w tej chwili umarł, to by tyś albo poszła do nieba z swoim tatą i mamą, to znaczy nie, że twój tata i mama by też umarli w tym momencie, tylko z miłością do ojca i do matki, do brata, do chłopaka, bo wielu z was jeszcze mężów i dzieci nie ma, czy żon. Jeśli ktoś ma męża czy żonę, to albo wejdzie z nią, albo w ogóle nie wejdzie. A ktoś powie, no jak mąż mnie zostawił, pojechał sobie do Ameryki z kochanką, już go 20 lat nie widziałam, to on ciebie zostawił, ale ty go nie zostawiłaś.
przez ten ocean mieć rozciągniętą linię modlitewną, módl się za niego, proś Boga, żeby się nawrócił, proś Boga, żeby wrócił, żeby takie cuda na świecie się działy. Rozumiesz? Nie wejdziesz sam do nieba. Nie wejdziesz sam do nieba. Będziesz musiał mieć obstawę w kilku. Kto wytrwa do końca, mówi Pismo Święte, ten będzie zbawiony. Słowo wytrwa do końca sugeruje, że powołanie będzie ciężką robotą i będzie ciężką robotą. Ktoś zwrócił uwagę na postać Matki Bożej, co w jej powołaniu było ciężkie. No, najtrudniejsza była oczywiście Golgota, najstraszniejsza, najpotworniejsza. Widzieć, jak syn umiera. Ale najtrudniejsze było 30 lat Nazaretu, monotonia. Wy wiecie, że łatwo jest być bohaterem jednego dnia. Tak mi się w takiej książce wyczytałem, kto to jest brat. Brat to jest taki człowiek, że jak ty jesteś bohaterką wieczoru, wszyscy ci gratulują, wszyscy cię podziwiają, to podchodzi brat i mówi, pryszczata, nieźle było. Więc chcę powiedzieć, że wytrwać do końca, to znaczy ta monotonia, ona jest trudna. Wiecie, że jak człowieka łamano, jak SBC łamali nieraz więźniów politycznych. Przesłuchanie, imię, nazwisko, adres. Do trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy przychodził drugi ubek, aborot, to samo. Nazwisko, adres. Następny. I po prostu nie wyrabiał człowiek z tej monotonii, którą specjalnie go wpuszczali i go po prostu łamali. I dla Maryi 30 lat Nazaretu. 30 lat Nazaretu to było wstać rano, śniadanie, modły pierwsze, śniadanie, do pracy, posprzątać dom, jakieś tam spotkania rodzinne. A dostała obietnicę, że Jezus będzie kimś wielkim. Im dostajesz większą obietnicę, tym bardziej się nastawiasz na to, że na przeżycie czegoś wielkiego. Jezus ma 5 lat, nic się nie dzieje. Jezus biega po podwórku, chlapie się z chłopakami. Jezus ma 10 lat, nic się nie dzieje. 12 lat, no coś się stało, ale to było dziwne. Potem Jezus ma 15 lat, 20, nic się nie dzieje. Słuchajcie, ktoś powiedział, im jest mocniejsze światło, tym jest mocniejszy cień. Jeśli mam teraz tutaj cień słabiutki tego długopisu na stole, gdybyśmy zapalili reflektor teatralny, filmowy, cień byłby ostrzejszy. Jeśli ktoś ci na przykład powie, słuchaj, masz genialnego chłopaka, no w ogóle to wszystkie dziewczyny się w nim kochają, a ty żeś go zdobyła, wiesz, bardzo szczęśliwa w małżeństwie. Ktoś ci daje taką obietnicę, to ty się nastawiasz, że będzie nieprawdopodobnie. I jeśli to cię rozczaruje, to będziesz miała tym większe rozczarowanie, że z człowiekiem, którego mi wszyscy gratulowali, doszłam do takiegoś kryzysu małżeńskiego. Jak ja szedłem do seminarium, mój ksiądz katecheta powiedział, Piotr, seminarium to najpiękniejszy okres w życiu. No to ja przyszedłem, usiadłem przy stole i czekam, aż się to piękno zacznie. Nie, no, drugi rok czekam, no fajnie, nie, chłopaki są sympatyczne, gramy w nogę, uczymy się, gramy na gitarach. Trzeci rok, ale kiedy będzie już to najpiękniejsze w życiu? I szósty rok minął i nie było. Ja miałem różne inne momenty, trochę piękniejsze niż seminarium. Więc dlaczego? Dostaliśmy światło. Maria dostała światło i teraz 30 lat Jan już naucza, już ma uczniów, a Józef, a Jezus siekierka, drewno i do pracy i mamo jeś, daj mi. I dopiero w Kanie Galilejskiej po 30 latach monotonnego życia Jezus robi cud i ona widzi wielkość Jego i Jego chwałę. Dlatego nastawcie się na to, że to będzie ciężka robota, choć materiał będzie poddany próbie zmęczenia. I od razu może, jak już mówię o tym, że ktoś nie wejdzie z kimś innym, że trzeba wejść z kimś innym do nieba, to poruszę problem tak zwanych singli. Oczywiście singli jest dużo na świecie i są single różnego rodzaju, bo są tacy, którzy zawinili. Dziewczyna czekała na księcia z bajki. Proszę księdza, on jest genialny, ale on pali papierosy. O nie, nie przekroczy mojego domu taki, co pali papierosy. Proszę, on jest genialny, ale raz powiedział, cholera, naprawdę powiedział. Nie będzie mnie miał chłopak, który powiedział takie słowo. Mój chłopak będzie niepokalanie poczęty. Księżniczko, czekałaś na księcia, to teraz siedzisz sama, robisz na drutach i patrzysz na koleżanki, które mają takich sobie. I taki. Nie, mówię poważnie, są dziewczyny, które czekają na księcia z bajki. Są dziewczyny, które zostały tak zmaltretowane w dzieciństwie, że potem nie mogą nawiązać kontaktu. Są ludzie dosłownie chorzy, którzy, jak mówią kandydatowi na męża żony, muszę ci w szczerości powiedzieć, że jestem chory na to, to no, na następne spotkanie już nie przychodzi. Więc są różne przyczyny. Jedno jest pewne, dla każdego singla jest powołanie. Tylko musi być miłość. To, że ktoś jest sam, nie założył rodziny, mieszka sam, Pan Bóg będzie się z nim liczył, czy powtarzam, czy to jego wina, czy to nie jego wina,
ale jest dla niego powołanie, dlatego tylko, że to musi wejść w relację z ludźmi i to ksiądz Dziewiecki będzie, to on genialną rzecz powiedział, do samotności przykleja się egoizm. Dlatego taki singiel powinien, jak tylko może, bywać u ludzi. Najlepiej jakby działał w jakichś strukturach, gdzie nawet będzie miał kogoś, komu będzie winien jakoś posłuszeństwo, prawda? Bo najbardziej niebezpieczne jest to, że my sami i robię co chcę, robię na co mam ochotę i kieruję się tylko własnym interesem i przyjemnością. Proszę pamiętać, że w Kościele wszyscy są posłani. Jezus jest posłany przez Ojca, Jezus posyła uczniów, uczniowie posyłają prezbiterów, biskupów i wszyscy jesteśmy posłani. Kiedyś jedna dziewczyna, znaczy już kobieta, wystąpiła z zakonu i mówi, proszę księdza, no i co, robię to samo. Rano wstaję, brewiarz sobie odmawiam, bo mam brewiarz, nie muszę z siostrami w kaplicy i jestem katechetką, idę, uczę, leczy tak jak siostra zakonna. Ja mówię, z jedną różnicą, nikt cię nie posłał. Sama to wybrałaś. Oczywiście to może być powołanie Pana Boga, natomiast w zakonie, w kapłaństwie, wszędzie jesteś posłany, masz blankiet, kwit, podbity, pieczątkę, jesteś posłany i musisz być posłuszny. To jest istotą powołania. Powszechne powołanie, więc jak już mówiłem, jest do miłości. Bardzo trudne. Oczywiście mówiąc miłość, mam na myśli to, co myślał o ludziach, jak traktował ludzi, jakie miał nastawienie do ludzi Jezus Chrystus. To jest jedyna miłość prawdziwa na świecie. Pamiętajcie, wszystko inne to są podróby. Świat oczywiście robi podróby miłości, emocje jakieś psychiczne, wrażenia fizyczne. Także powołanie do miłości. Wielu ludzi przez swoją drogę życiową nakrzywdziło mnóstwo innych, a mówi, ale się namiłowałem, miałem dużo miłości. Tam po nim płaczą po prostu ludzie, on szedł jak burza i niszczył cudze szczęście, a on mówi, dużo miłości miałem w życiu. Powszechne powołanie do życia. Życie też ma swoje podróby, narkotyki, używki, seks jest podróbą życia. Pamiętajcie, jeśli człowiek przestał wierzyć w Boga, to nie znaczy, że nic nie wierzy, tylko wierzy w byle co. Dzisiaj są czasy, kiedy ludzie wierzą w byle co. Jakieś bajki. Szatan jest kłamcą i chce nas koniecznie z tej drogi wiodącej do Pana Boga, do prawdy, do świętości zwieść i robi to iluzją. Robi to wchodząc w nasze oczy, robi to, co ksiądz Tischer mówił, ktoś mi myśli, rozumiesz? Ktoś ci podrzuca myśli, żebyś kupił, że to są twoje i wytwarza w tobie emocje, powoduje emocje. Szatan może takie cuda robić, że wpływa na nasze emocje i Bóg, żeby nas obronić przed tą iluzją szatana, organizuje nas w lud Boży. Może czytaliście na jakichś książkach, jakichś westernach, jakichś innych, że grupa ludzi miała przejść przez prerię. To mówili, słuchajcie, się zorganizujemy, będziemy razem szli, bo to w nocy jest niebezpiecznie, będziemy mieli obstawę, zawsze to w gromadzie raźniej. I ludzie, kiedy w ogóle przychodzili przez jakieś niebezpieczne tereny, zawsze chodziło o to, żeby być w taborze, żeby być razem, niż pojedynczo. Pamiętacie piękny epizod z filmu Prosta historia Dawida Lincha, kiedy ten wędrownik w nocy spotyka dziewczynę i to mówi, nawiałeś z domu, no nawiałam z domu. Wróć. Ona mówi, nie, bo tam ojciec, bo matka. Wróć, mówi. Jedną gałązkę łatwo złamać, mówi. A jak dużo jest gałązek, taka szczota, miotła, to nie złamiesz. I on się rano budzi, jej już nie ma, ognisko zgaszone. Obok tego leży wiązka takich gałązek związanych. Znak, że przyjęła to ten argument i wróciła. Ogólny kierunek to jest miłość, Bóg, prawda, Jezus, nam czegoś brakuje. A teraz przejdźmy do tego powołania szczegółowego. Czy to jest tak, że Jan Kowalski z Mławy ma przeznaczoną Bogusię Tygodzińską z Nowego Targu? I teraz chodzi, żeby oni się spotkali. Aniołowie chodzą z krótkofalowami, Bogusia idzie do Krakowa. Anioł mówi, Jankowi zasunę coś, żeby musiał jechać do Krakowa. Są w Krakowie, uwaga, pełne pogotowie. Idzie Grodzką, idzie Świętego Ducha. Weź tego chłopca, żeby go kopnął, żeby się zatrzymał na chwilę. Bogusia przeszła. Dzwonią do Stanów, odwołujemy akcję z Johnem. John nie pozna cink, 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 bo cink nie będzie w Chinach i nie pozna Janka, który miał być na delegacji w Chinach. Wszystko odkręcamy. Oczywiście, że to byłby absurd. A ludzie niektórzy myślą, że jak nie trafię na swojego, tylko trafię na zawodnika rezerwowego, to będę nieszczęśliwy. Nie. To ja poruszę się GPS-em. Ja miałem kiedyś starego GPS-a, ten mój nowy GPS tego nie ma. Takie najpiękniejsze słowa, jakie się trafiają nam, pacanom, głupim, którzy plączemy Panu Bogu w życiu. Wiecie, co się stanie, jak źle pojedziesz, co GPS mówi? Przeliczam trasę na nowo. Pan Bóg, jak zobaczy, że
organizował może ci w życiu jakiś układ, jakąś sytuację, że coś mogłeś zrobić, stchórzyłeś, nie stchórzyłeś, ktoś cię odwiódł. Przeliczam trasę na nowo i dlatego nie ma tragedii, że ktoś jest bez powołania. U Pana Boga na świecie nie ma bezrobotnych ludzi. Jest taki dowcip, anegdotami to przepuszczam, żebyście mieli czas przemyśleć. Jeszcze niektórzy przyjechali, że jacyś ludożercy złapali tego człowieka i go przywiązali do pala. No i wodę już gotują, kostkę magii już mają, wszystko, sól. I nagle tajemniczy głos mówi, naprężnij mięśnie. On naprężył mięśnie, spadły więzy. Podbiegnij do wodza plemienia. Więc on podbiegł do wodza plemienia. Wyciągnij mu siekierkę z zapasa. Wyciągnął się i rozłup mu głowę. Rozłupał mu głowę i głos tajemniczy mówi, teraz to żeś tak narozrabiał, że ja nie wiem, co zrobić. Otóż nie ma takiej sytuacji, że Pan Bóg mówi, tak żeś nagrzeszył, tak żeś zniszczył swoje powołanie, zniszczyłeś zdrowie, patrz, miałeś być kimś wielkim, a masz nowotwór, bo piłeś, bo paliłeś, że ja nie wiem, co zrobić. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiej sytuacji. Jeszcze Łotr na krzyżu wpadł na to, co zrobić. Pamiętajcie, Bóg nas kocha i jest ostatnim, który by chciał naszego błędu. Bóg nie gra z nami, a kuku, może Janek, a nie Janek, może Krzysiek, a nie Krzysiek, a może zakon, a klauzurowy. A... Panie Bo... Nie, Pan Bóg nie gra z nami. On chce, żebyśmy się dokładnie dowiedzieli, jakie jest nasze powołanie, co niebo nam proponuje, do czego nas wzywa. Jedyny, kto może popsuć tą komunikację między nami a Panem Bogiem, jest oczywiście szatan i my sami. Co popsuje? Kiedy na przykład podmienisz miłość na egoizm. Pamiętajcie, wielu ludzi jest w akcie wielkiego egoizmu, jest w akcie miłości. Dziewczyna chce mieć chłopaka dla siebie, żeby on był z nią, żeby wszędzie z nią chodził, żeby tylko jej słuchał, żeby tylko ją kochał i w ogóle nikogo nie widział. I mówi, kocham go. Ty go nie kochasz, tylko zniewalasz. I tu się można pomylić w powołaniu wtedy. Natomiast jeśli kochasz tak, jak kocha Pan Bóg, proszę zwrócić uwagę, ile razy byłem świadkiem rozmów, czy nawet przychodzili chłopcy i dziewczęta do mnie oddzielnie. Przysiędza, no mam dziewczynę, mam chłopaka, tak się decyduję, tylko czy ja z nią będę szczęśliwy? No niby pracuję, ale trochę błędów językowych robi. No niby jest uczynny, ale chrapie. I tak oglądam towar. Natomiast kto przychodzi i mówi, przysiędza, jak ksiądz myśli, ksiądz mnie trochę zna, czy ta moja dziewczyna będzie ze mną szczęśliwa? Czy ja jej w życiu wniosę szczęście? Bo ja się zastanawiam, czy kiedyś, to żartem oczywiście chyba opowiadano, że po ślubie już wyszli z kościoła, tam te życzenia, i zostali narzeczeni już małżonkowie, nowożeńcy sami. I ona zaczęła ryczeć, ale płacze, on mówi, słuchaj, tak płaczę ze szczęścia. Nie, nie ze szczęścia, ale płaczę na to, bo ty nie wiesz, co się wkopałeś, człowieku. Tyś się wkopał w taką historię, że twoje prawnuki będą opowiadać. Czy ty myślisz, nieraz ktoś mówi, proszę księdza, czy ja wytrzymam w seminarium? Źle pytasz, czy seminarium wytrzyma z tobą? Czy ja wytrzymam w klasztorze? Czy klasztor z tobą wytrzyma? Ale naprawdę wielu ludzi podchodzi od tego punktu widzenia i tu możesz wtedy pobłądzić. Możesz wtedy pobłądzić, kiedy żenisz się, wychodzisz za mąż, czy idziesz do klasztoru, żeby się popisać, zaszpanować, zrobić komuś na złość. Jeśli na pewno będziesz kochał, będziesz chciał się spalić dla kościoła, dla ludzi, dla rodziny, dla dzieci w domu dziecka, jako siostra zakonna, w kapłaństwie, w parafii będziesz chciał spalić, to na pewno nie pobłądzisz z powołaniem. Na pewno nie pobłądzisz z powołaniem. I chciałbym was tu uspokoić, takie wynotowałem sobie słowa Carlo Caretto. Nawet jeśli po ludzku rzecz biorąc się pomylimy, to nie musimy się zbytnio martwić. Kiedyś nie będziemy sądzeni z tego, jaką drogą żeśmy wybrali, ale czyśmy idąc tą drogą kochali. Nie zaśmiecaj nieba pytaniami. Panie, jakie jest moje powołanie? Kochaj naprawdę, a kochając znajdziesz je. Nie możesz się pomylić, jeśli będziesz kochał. Jakbyś kręcił, kombinował, no to tak. Jak się rozpoznaje powołanie? Oczywiście trzeba rozpoznać predyspozycje, że ktoś jest na przykład bardzo religijny, no, kręci się przy parafii, jest ministrantem, jest lektorem. Jest to jakiś tam niewielki znak, że może człowiek ma powołanie do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Gdybyśmy poprowadzili statystyki w Polsce wśród tych wszystkich chłopaków, którzy się kręcili przy parafii jako lektorzy, tam ministranci, to na pewno z nich jest większy procent poszło do seminarium niż ogólnej populacji.
Ale trzeba uważać, bo kiedyś, ja powtarzam to nie pierwszy raz, spotkałem chłopaka, który mówi: przysiędza, no jestem zawsze oszołomiony, ja na pielgrzymce tak doświadczam Chrystusa, lubię chodzić na pielgrzymki, bo doświadczam Chrystusa. Ja mówię, a w którym momencie tego tak doświadczasz? Jak gram na gitarze i dziewczyny patrzę. I tak myślę, że jak pójdę do kapłaństwa, to wtedy bym więcej doświadczał. Nie miałbym okazji. Więc trzeba, oczywiście upodobania. Ktoś mówi tak, no ja tak, jakaś dziewczyna powie, ja tak kocham dzieci, tak strasznie kocham dzieci, że no chyba nie jestem powołana do życia zakonnego. No, słuchajcie, no, która siostra zakonna nie kocha dzieci i to bardzo. Nieraz siostry, jak chcesz mieć kontakt z dziećmi, to idź do sióstr zakonnych, byś miał od razu dwie grupy po 30 codziennie i byś miała tyle dzieci, że byś z błogosławieństwem witała dzień, kiedy godzinę, kiedy idą, wracają do domu. Ja przyszedłem do seminarium i od razu z baraniem na początku, wiecie, tam ksiądz przełożony rozdawał listy, które przyszły. Teraz już to SMS-y, ale kiedyś te listy to naprawdę. I patrzy mój kolega, ja taki na pierwszym roku taki spłoszony siedzę, kotleta nie jem, bo to trzeba asezę udawać. I mój kolega dostał jakiś periodyk. Miał zaprenumerowany. Ja mówię, ciekawe, czy niedziela, czy gość niedzielny, czy tygodnik, patrzę, kurde, on ma boks zaprenumerowany. Notabene nie przeżył seminarium, zginął tragicznie, ale był bokserem i potem jak zacząłem właśnie to, że ktoś ma jakieś predyspozycje ku jakimś sportom czy zainteresowaniom bardzo dziwne, to nie znaczy, że nie jest powołany do księdza. Proszę pamiętać też jeszcze jedną rzecz. Jak się przychodzi do klasztoru czy do seminarium, ja mówię teraz o tych, potem przejdziemy na małżeństwo, to następnego dnia nie święcą. My byśmy bardzo chcieli w seminarium, żeby nas święcili następnego dnia, bo gorliwość apostolska jest nieprawdopodobna u kleryków pierwszego roku. Kiedyś jeden z biskupów powiedział, że ja święcił kleryków na pierwszym roku, to miałbym świętych księży, ale ja ich święcę na szóstym i oni się już uczą różnych rzeczy przez te 6 lat i nie mam takich świętych księży. Ja pamiętam, jak poszedłem do seminarium, to od razu zacząłem pisać listy. List Piotra do Ursynowian. Ursynowianie, nawracajcie się. List do Żoliborzan, gdzie miałem kolegów, koleżanki. Módlcie się tego. No, potem, jak sobie przypomnę, to mi się tak wstyd robi. Ja chciałem ich wszystkich pozamiać w kleryków, bo ja nie mogłem z nimi chodzić na imprezy tańczyć, więc chciałem, żeby oni też tylko klęczeli w domu. Na szczęście to pisanie mi po 2 miesiącach. Mieliśmy takiego ojca duchownego, który mówił do nas per chłopiec starszy. Mówi, chłopiec, łaciny się ucz. Ale ja muszę ich nawracać. Łaciny się ucz, mówi. Więc jeszcze i teraz dotknijmy tematu, który dotyczy też i małżeństwa. Czy jest pewność powołania? Że jestem po prostu w 100% pewny, że jestem... I ten cytat z książki, bo jest bardzo ważny, więc nie chcę nawet kropki przesunąć. Czy w kwestii powołania można mieć pewność 100%? Tak. Na pewno do kapłaństwa powołany jest człowiek, który przyjął święcenia. Nie ma mowy, że on się pomylił. Jeśli Bóg mu dał sakrament, Bóg na 100 sposobów mógł mu nie dać tego sakramentu. Jeśli Bóg mu dał sakrament, tak samo jak w zakonie, z całą pewnością o człowieku, który złożył wieczyste śluby, można powiedzieć, że to jego droga. Tak jak można powiedzieć o tych, którzy zawarli związek małżeński, to nie jest pomyłka, byli sobie przeznaczeni. Każdy mąż i żona są sobie przeznaczeni. Są sobie przeznaczeni i to się staje pewne z chwilą, kiedy zawierają ślub. A ktoś powie, przyjęcia, ale oni mają takie różne charaktery, nie mogą się dogadać. No właśnie dlatego zostali sobie przeznaczeni. Twój mąż będzie miał takie wady, żebyś ty została świętą. Jeśli jesteś trudnym człowiekiem, to dostaniesz dzikusa, wstrętnego kłamcę, jakiegoś choleryka. Autentycznie. Każdy z nas dostaje takich ludzi na drodze, żeby do świętości go doprowadzić. My, księża, dostajemy takich parafian, żebyśmy my doszli do świętości. Jak ksiądz jest trudny i mu do świętości daleko, to mu Pan Bóg zafunduje takich tam paru parafian, że po roku będzie święty już. Jeśli ktoś przypieczętował swój wybór złożeniem ślubów, albo co więcej, przypieczętował go sam Bóg, udzielając sakramentu, nie ma mowy o pomyłce. Warto o tym pamiętać. Nawet jeśli po ludzku rzecz biorąc, czyjś wybór był błędem, Bóg przez sakrament tę pomyłkę niejako zatwierdza. Jeśli jest sakrament, to nie ma gadki. A, że miał innego, tego sąsiada z parteru, że miał. Ale ten mój stary. Nie, jeśli już masz męża, to jest twój mąż z powołania, z przeznaczenia, przypieczętowany Panem Bogiem. I tu jeszcze taki, jak to jest. To nie jest tak, że ja stoję tu, Pan Bóg stoi tu i Pan Bóg mówi, dostaniesz tego Jarka Kowalskiego spod 17. Panie Boże, błagam, nie, może tego innego. Pójdziesz do klasztoru, to może na pół etatu, co?
żeby nocowała z mamą jednak. Nie. Pan Bóg, wielu z was studiuje filozofię i teologię. Pan Bóg nie stworzył człowieka, tylko stwarza człowieka. Pan Bóg stwarza ten długopis cały czas, jak on tu leży. Stwarza te etui i mnie stwarza. Pan Bóg mówi, chce, żeby była ta butelka przez cały czas. Chce, żeby był ten rzutnik cały czas. Wiecie o tym, że Pan Bóg nie to, że stworzył i poszedł, tylko podtrzymuje w istnieniu każdy atom. I stwarza wolną wolę. Też Pan Bóg stwarza wolną wolę. Jest pierwszą przyczyną istnienia wolnej woli, a wolna wola jest drugą przyczyną. I teraz Pan Bóg tak podtrzymuje wolną wolę, że ta wolna wola niejako, wiecie, razem z Panem Bogiem patrzy. Po pierwsze pamiętajcie, Pan Bóg jest poza czasem. To nie tak, że w 1207 roku Pan Bóg postanowił, że Kryśka z Mokotowa w 2013 może się i dał im tyle czasu. Dla Pana Boga zawsze jest dziś. Bitwa pod Grunwaldem, Wembley, ostatni dzień świata to jest dziś. Pan Bóg patrzy na ciebie, widzi twoich rodziców, babcię, dziadka, wszystko widzi w jednym punkcie. I twoja wola, która jest w czasie, z Pana Boga wolą ogląda świat. I jak się coś Panu Bogu podoba, to Pan Bóg to jakoś tak przerzuca, żeby się i tobie podobało. Rozumiesz, że to jest twoje powołanie, to nie to, że tak, a ty dostaniesz luźkę. I on wychodzi z tego pokoju przydziału w niebie, mówi, ale mnie trafili, luźkę mi dali. O Jezu. Nie, razem patrzymy. Panu Bogu się podoba i tobie się podoba i wybieracie razem. I to jest taka tajemnica, której my oczywiście nie zrozumiemy, że pewien czyn i akt woli człowieka jest jednocześnie w 100% jego czynem, człowieka i Pana Boga. To nie jest tak, że człowiek dał 70% zapotrzebowania, Pan Bóg 30%. 100% człowieka jest 100% Boga. Posłuchajcie w liście do Filipian ważne zdanie. Bóg jest w was sprawcą chcenia i działania zgodnie z wolą Bożą. Bóg sprawia, że ty chcesz. Chcesz dobrego człowieka, chcesz się poświęcić dla ludzi, chcesz żyć życiem Kościoła. Człowiek podejmuje decyzję i jest powoływany w tej samej chwili, jeśli oczywiście żyje w prawdzie i miłości, bo jeśli zaczyna coś grać, to już człowiek nie ręczy. Pamiętam kiedyś w szkole, zapamiętam ten moment, wyszedł nauczyciel od WF-u, podszedł do nas, do chłopaków, staliśmy na boisku i mówi, kto z was tutaj gra tak najlepiej w nogę? No to czterech wyszło, takich rzeczywiście dobrych. To jak wygracie dobrze w nogę, to wy będziecie grali dobrze w rękę i dzisiaj pogramy w piłkę ręczną. Słuchajcie, Pan Bóg może do kogoś mówić, rzeczywiście go wkomponuje w jakieś swoje dzieło, że on będzie dobrym proboszczem, dobrym kapłanem. Ale facet, który będzie dobrym kapłanem, dobrym proboszczem, najprawdopodobniej będzie i dobrym mężem. To się nieraz tak zdarza, że przychodzi ktoś do zakrysty i proszę księdza, mam tu parę postulatów do księdza duszpasterstwa, msza o 6 trzeba by zlikwidować, po co tak wcześniej, na 7 ludzie tą przesunąć o 15 minut, poza tym nagłośnienie trzeba by zmienić, trochę inaczej ustawić pieśni, ołtarz też gdzie stoi i facet się zna, jest widać liturgicznie wyrobiony. A ja tak mówię nieraz, żartuję, przy pana może się zamienimy, bo pana żona tu stoi. Przepraszam, dawno mąż panią zabrał ostatnio do teatru? Oj, księże, chyba 20 lat by nie zabrał. I to pan poreformuje ten przejazd, my tu z panią nadrobimy zaległości teatralne. Ale żartuję, tylko naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby z perspektywy widzenia Pana Boga nastąpiła jakaś taka zmiana, że ktoś, kto miał właśnie, może tak było, z błędu jakiegoś, z nierozeznania, zmienił powołanie w ostatniej chwili. Powtarzam, Pan Bóg mu naliczył od razu nową drogę. Ale być może są tacy, którzy mają takie tęsknoty jeszcze sprzed narodzenia, sprzed poczęcia, bo byli powołani zanim nas utkało w łonie matki w prawa przyrody, biologii. Dlatego jeśli twój kolega przychodzi na imprezę i mówi cześć chłopaki, to może właśnie on jest taki w ostatniej chwili zmieniony. Albo dziewczyna mówi po wejściu do McDonalda, jaki ładny refektarz tutaj jest. Ale proszę nie sprawdzać, czy ten przystojny wikary w mojej parafii to nie miał być przypadkiem moim mężem. Czy on coś sprzed czasu nie będzie pamiętał. Jeśli natomiast przypomniałem się anegdota właśnie z pielgrzymki, że ktoś poprosił księdza, jakaś taka pierwszy rok pielgrzymująca dziewczyna, poprosiła księdza o spowiedź i ksiądz mówi, chodźmy na koniec pielgrzymki i tam cię wyspowiadam. Ona mówi, poszli na koniec księdza, to ja mam tak się spowiadać, tak bez konfesjonału, tak prosto księdzu w twarz, to ja się strasznie czuję skrępowana. No to on zaszedł do chwilę do jakiegoś gospodarstwa, gdzie przechodzili, wyjął durszlak i mówi, teraz się spowiadam. Więc jeśli pójdziesz do kawiarni z kolegą i on powie, chciałbym ci się z czegoś zwierzyć, a ty wyjmiesz durszlak i powiesz,
To znaczy, że coś tam było po drodze. A teraz mówiąc poważnie, dawniej takie rzeczy jak brewiarz, takie rzeczy jak czytanie Pisma Świętego, a szczególnie brewiarz jeszcze za mojej młodości, były absolutnie zarezerwowane ludziom, osobom duchownym. Jeżdżenie na rekolekcje jakieś ignacjańskie, to nie było dla świeckich ludzi. Teraz wiecie, że wielu ludzi świeckich odmawia brewiarz, znają teologię, jeżdżą, są działaczami. Nieraz w jakiejś dyskusji telewizyjnej, gdy siedzi taki czy inny, ja nie będę nazwisk wymieniał, świecki katolik, to jestem spokojny o Kościół. A nieraz jak jakiś ksiądz siedzi, to ja nie jestem taki całkowicie spokojny o Kościół, jak on wypadnie. Więc dlatego w tej chwili stwierdzenie, że ktoś jest pobożny, że kogoś interesuje Pan Bóg, to nie on na pewno pójdzie do seminarium. To wcale nie jest żaden znak, to może dotyczyć już naprawdę świeckich ludzi, którzy, powtarzam, są powołani do jakiegoś takiego użyźniania gleby Kościoła. Powtarzam, jeśli chodzi o predyspozycje, więc tutaj można się bardzo pomylić. Pan Bóg potrzebuje Bożych szaleńców i księży szalonych. Nie każdy ksiądz musi być miły i taki cichy. Bóg powołuje ciągle nienadających się. Kiedy pracowałem w seminarium przez rok i byłem zobowiązany przyjmować też kleryków, więc bardzo mi się podobało, że praktycznie każdy z nich mówił, że ksiądz tak czuje głos powołania, ale taki się sam się czuje niepewnie, prawda? Czy ja jestem do tego powołany, bo to trzeba się filozofii uczyć, teologii, ja sam z nauką nie za mocny byłem, lepiej się czułem na boisku piłkarskim i w jakimś warsztacie, gdzie majsterkowałem. Więc wielu z nich samych wypowiadało wątpliwości co do tej drogi, ale to był tylko znak, że jak ktoś mówi, że się nie nadaje, to właśnie to paradoksalnie może być taki znak, że się nadaje. Dlatego jak mnie Pan Bóg powoływał, to też nie miałem takich znaków akceptacji. Powiedziałem mojemu katechecie, księże Januszu, idę do seminarium. Więc on dostał atak uśmiechu. Ja siedziałem naprzeciwko niego, on się zwijał i fikał nogami, po prostu łapał się za uszy i targał się za głowę. Potem się wyśmiał i bardzo mi pomógł. Moja ciocia nieżyjąca bardzo mi pomogła. Nawet ona nie wie, nigdy jej tego nie powiedziałem, jak bardzo mi pomogła w kapłaństwie, bo usłyszałem przez drzwi, jak mówi do mojej mamy, nie pozwól mu iść do seminarium. Nie pozwól, że za rok go wyrzucą. Ja powiedziałem, o. Zrobiłem się najbardziej zdyscyplinowanym klerykiem. Jak mnie wyrzucą, to po 2 latach, bo ciotka powiedziała po 1 roku, że go wyrzucą. No nie wyrzucili po 6. Metody oddziaływania duszpasterskiego są tak przeróżne. Kiedy jestem nieraz na terenie swojej parafii, ludzie od tamtego czasu, kiedy ja byłem, minęło wiele lat, różni księża byli, proboszczowie się zmieniali. I był ksiądz duszpasterz, i był ksiądz biblista, i był ksiądz kaznodzieja dobry, ale ludzie wspominają jednego. Pytają, a gdzie jest ksiądz Kazimierz? Bo ksiądz Kazimierz, jak chodził po kolędzie, to brał tę kartotekę sobie, wrzucał do torby. A oprócz tego klucze nasadkowe, płaskie, Francuza, sufmiarkę. I wszystkim babciom na osiedlu uszczelki wymieniał. O, kapie pani, to zaraz wymienię. I on naprawdę ksiądz mi wymieni, bo proszę księdza, jeszcze tu mam takie linoleum. Syn miał mnie ułożyć w kuchni, przybić pod progiem, ale to mój zdjął sutannę, dawaj pani to linoleum. Mówi, to był ksiądz powołania. To był ksiądz powołania. Tak samo jak Bozowski, no to już w ogóle legenda kapłańska, ale jemu kontakty z ludźmi, był taki kiedyś na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia i królewskiej, stał na podwyższeniu milicjant z czasy komuny i kierował ruchem. Bozowski tak na niego popatrzył, przeszedł tak na skos skrzyżowania samochodu handlowego, podchodzi do milicjanta, mówi, ty byłeś już u spowiedzi? Bo Wielkanoc jest za 3 dni. Temu mało pałka nie wypadła z ręki. Mówi, słuchaj, bo ty, wy macie jakieś takie te dyżury różne, to ty masz mieć kłopoty, żeby iść do spowiedzi. Ja tu spowiadam o wizytek, mówi, to weź przyjdź. Jutro po 5:00 ja cię bez kolejki wyspowiadam. I przyszedł. Ale Bozowski nie robił tego, przepraszam za słowo, dla jaj, tylko on naprawdę tych ludzi kochał. Jak go wzięli kiedyś na przesłuchanie do Pałacu Mostowskich za jakieś jego kazanie antykomunistyczne, prowadzili go tak tymi podziemiami, bo żeby faceta zmiękczyć, tego tak właśnie w kółko prowadzili, te jedne drzwi zamykają, drugie otwierają. W końcu wprowadzają go do pokoju i siedzi jakiś ubek, a lampa w oczy Bozowskiego, także on tego ubeka nie widzi, tylko słyszy. Obywatelu Bozowski, dlaczego obywatel swoimi wystąpieniami religijnymi godzi w ustrój Rzeczypospolitej Ludowej? A Bozowski mówi, ty weź tą lampkę opuść, bo mi świeci w oczy, mówi. I weź jakąś herbatę załatw, bo tu zimno w tej piwnicy jest, mówi. Ubek tak zbaraniał, ale on to robił z taką miłością, z taką wdzięcznością. Jak kiedyś przyszedł do siebie i otwiera drzwi na uwizytek i nakrył złodzieja. A złodziej po szufladach mu coś patrzy. Mówi, ty kurczę, jak żeś tu wszedł? Porynnie? O rany, mówi, porynnie, żeś wszedł na drugie piętro i nic tu nie ma do ukradzenia. Poczekaj, może coś znajdziemy.
Mówi, masz kalesony ciepłe, bo zima idzie. No, no i takiego Pan Bóg potrzebował. Kiedyś ktoś powiedział Pozyskiemu, proszę księdza, kościół to jest jak kółko, biskup, wikarzy, kuria, to się wszystko zaziębia, a ksiądz taki jest poza tym mechanizmem. On mówi, żeby te kółka chodziły, trzeba smaru. Ja jestem smar, mówi. Ja to wszystko smarowuję. Dlatego nie ma chyba takiego talentu, takiej umiejętności, takiego daru, którego by Kościół nie potrzebował, jako i dla tych, którzy żyją w zakonie, dla tych, którzy idą do kapłaństwa, dla tych, którzy w celibacie się podejmą służby Kościołowi. Ja wiem, że coś o małżeństwie. Małżeństwo jest najbardziej powszechnym oczywiście w Polsce i na całym świecie formą realizacji powołania. Wszyscy mu się z bliska przyglądamy, bo każdy przynajmniej z nas, poza jakimiś sytuacjami patologicznymi, przyglądał się małżeństwu swoich rodziców, ciotków, wujek, filmu o małżeństwie. I pamiętajcie, co napisał Eldridge. Małżeństwo przypomina sytuację, kiedy bierzemy wściekłego kota i wściekłego psa, rzucamy ich do luku łodzi podwodnej, zakręcamy drzwi, puszczamy ich w rejestr dookoła świata i dzwonimy to tydzień z zapytaniem, co tam u was słychać? Małżeństwo jest arcytrudną rzeczą i małżeństwo jest, Eldridge pisze, dobre małżeństwo jest to cud i dowód na istnienie Pana Boga. Cud i dowód. Ja z takim rozbawieniem słucham, jak na kursach przedmałżeńskich tam nieraz jakaś dyskusja się wywoła i ktoś mówi, małżeństwo, nie, no to oczywiście trzeba uczyć pewnej cierpliwości, życzliwości, tolerancji, atropii, ale generalnie małżeństwo się rano wstaje, się myje, sieje śniadanie, się jedzie do pracy, z pracy się dzwoni do żony, czy kupić żółty ster, czy biały. Ona odzwoni, żeby marchewkę jeszcze żebyś kupił. Potem się wraca do domu, sieje obiad, się ogląda telewizję, się idzie spać, się kocha bez grzechu. Jakie to jest proste. No jeśli to jest takie proste, pamiętajcie, to jest jak wyprawa w góry i tylko jeden wam pomysł swój sprzedam. O apteczkach. Jak idziesz w góry, zabierasz apteczkę, zabierasz przeciwbólowe leki, zabierasz bandaż, zabierasz plaster, coś tam jeszcze. Jak idziecie, mówię całkiem poważnie, jak ktoś z was będzie zakładał małżeństwo, niech się nastawi, że to będzie bardzo trudne i niech zabierze apteczkę, w której będzie miał telefon do księdza, który go kiedyś uratował, nagrania z rekolekcji, które kiedyś go uratowały, książkę, która kiedyś go poruszyła, adres do domu rekolekcyjnego, gdzie można przejść rekolekcję dla małżeństw w kryzysie i taką apteczkę trzymać. Dlatego, że większość par, kiedy przechodzi ostry kryzys, od razu zaczyna od słowa rozwód. Koniec, nie udaje się, kłócimy się, nie możemy się dogadać. A czy próbowaliście tego, czy próbowaliście tego, czy próbowaliście dobrego psychoterapeuty, czy byliście na rozmowie z księdzem, czy pojechaliście właśnie na jakąś pielgrzymkę, czy próbowaliście obydwoje pokuty? A nie, nic z tych rzeczy nie próbowali. No to gdzie rozwód? Gdzie rozwód? Trzeba się przygotować. Mówię do narzeczonych nieraz, kiedy będziecie mieli stan kryzysu cichych dni. Oni co ksiądz powiedział? My? Ciche dni? Ja to jeszcze może, ale nie ona. My się tak kochamy, że my nie będziemy mieli cichych dni. Ja wtedy mam ochotę powiedzieć, ślubu wam nie udzielę. Jak to nie będziecie mieli? I to jest to, że Jezus powołuje zawsze jedną cechę, którą mieli Jego apostołowie i wybrani. Tych, którzy są zachłanni i chciwi. Pamiętajcie, Mistrzostwo Świata to już tych, którzy są energiczni, którzy są pełni życia, którzy chcą się spalać. Jest ta postawa w Kościele takiego wycofania, która się charakteryzuje słowami z czterech pancernych czereśni, jak to mówił do Tomusia, jak użył broni na kutrze i rozwalił minę niemiecką, ale za to sobie kłopotów narobił, bo się dowiedzieli żołnierze, że on ma broń. I stary czereśniak mówi do młodego, po coś się rwał? Po coś się rwał? Jechaliśmy sobie spokojnie, cicho byliśmy, a ty, że się rwał, teraz żeś kłopotu narobił. Otóż w świecie są dwie postawy właśnie wobec Kościoła, Boga. Albo się rwiemy, próbujemy, jak tutaj Solideo, na pewno nieraz po głowie dostali, że drzwi nie domknęli, że mikrofon nie oddali, że coś. Rwania się, jakiejś aktywności, jakiegoś działania do tych obserwatorów. W radzieckim filmie wojennym widziałem, jak chłopak szedł do wojska i matka go żegnała i mówiła, tylko się nie odzywaj, tylko obserwuj, kto, z kim, gdzie, jak, ale się nie odzywaj. U mnie w parafii był taki pan kościelny, Henio się nazywał, mistrz właśnie dystansu do wszystkiego, do całego świata. Jak myśmy przychodzili, mówiliśmy, panie Heniu, proboszcz się zgodził, żebyśmy wzięli te mikrofony. Ja mogę dać? Ja nie wiem, ja się nie wtrącam. Ja nie wiem, ja nie byłem, ja nie widziałem, ale jeszcze te statywy też możemy wziąć. Bierzcie statywy, ja nie widziałem, ja nie wiem. Otóż właśnie taka postawa. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Nie patrzcie na przyszłe swoje powołanie
przez pryzmat sił swoich z dnia dzisiejszego. Jeśli ktoś was jest na prawie, na pierwszym roku czy na drugim, a ja bym powiedział, ty jutro poprowadzisz sprawę sądową takiego koncernu wielkiego japońskiego w Polsce, to byś powiedział, Jezu, jaki jak koncert, czy ja dopiero jestem na drugim roku? No jasne, teraz nie dasz rady. Jeśli ktoś z was jest na medycynie, ja powiedział, jutro będziesz kogoś operować, koleżankę, to wszystko tylko nie, może za 10 lat. Nie martwcie się, że mając lat teraz 22, 24, 26, myślicie, kurczę, małżeństwo, macierzyństwo, Jezu, te dzieci będą płakać. Moja koleżanka powiedziała, miała maksymę dzieci, szklanek nigdy za dużo. To właśnie takie otwarcie chrześcijańskie na przyjęcie życia. Dzisiejszymi siłami nie dasz rady. Rzeczywiście, dzisiejszymi siłami nie dasz rady. Jak ja miałem pierwsze ferie w seminarium i przyjechałem na ferie do parafii, to chciałem już, to byłem w seminarium wtedy 4 miesiące, ale chciałem pokazać, że już jestem kleryk naprawdę. To różni są na świecie i są dobrzy, ale jeden jest taki, to ja. I przyszedłem do mojej siostry zakonnej, znaczy do mojej siostry, do siostry katechetki, która mnie katechizowała i chciałem jej pokazać, że nie zobaczę takiego rozzłomowanego kleryczka, tylko zobaczę dojrzałego mężczyznę. I powiedziałem jej, proszę siostry, ja w tym seminarium to mogę jeszcze wytrzymać rok. Ja w tym seminarium to mogę wytrzymać 2 lata. I 3 pewnie też może wytrzymać. Ale jak pomyślę, że nigdy w życiu nie wezmę dziewczyny za rękę i nie pójdę na Stare Miasto. Nigdy w życiu z kumplami nie będę wracał po meczu Legii, prawda, rozweselony napojem rozweselającym, jak się zdarzało, różne historie były. To nie wiem, czy ja wytrzymam. A ona mówi tak, ty, to rok wytrzymasz? Ja mówię, no rok to tak. 2 lata dasz radę, tak. No to dość dużo, mówi, a resztę niech on się martwi. Wybrał cię, to niech się martwi. Widziały gały, co brały. Ona była twarda kobieta. I rzeczywiście, mieć zasadę, ja robię, co mogę, a reszta, Pan Bóg mnie wybrał, to niech się teraz o mnie martwi. A wybierał różnych. Pamiętacie 2 apostołów, imiona, piękny przydomek, synowie Gromu. Przychodzisz do domu, mamo, pozwól, że przedstawię syn Gromu, mój narzeczony. Czy można od powołania uciec? Można. Księga Jonasza jest tutaj najlepszym dowodem. I wtedy się trzeba bardzo napracować i nakombinować. Jonasz zostaje posłany do Tarsisz, do Niniwy. To jest tak, jakby ci dzisiaj kazano Al-Kaidę nawracać. Rozumiesz? Jakby ci kazano Al-Kaidę nawracać na chrześcijaństwo. To Niniwa to był dziki lud. Oni jak złapali niewolnika, znaczy w niewolę wzięli jakiegoś więźnia, to od razu obdzierali ze skóry na dzień dobry, a potem się zastanawiali, jaki mu ból zadać. I co robi Jonasz? Wykupuje bilet, żeby tylko nie pojechać do Tarsisz. I udaje się w przeciwną stronę, do kraju cywilizowanego, delikatnego, subtelnego. I zwiewa. I kiedy Jonasz odstępuje od powołania, bo w okręcie się zaszył na samym dnie, wtedy jest burza i ludzie giną. Pamiętaj, jest taka zasada. Jeśli ty uciekniesz od powołania, jak ojciec czy mąż odchodzi od powołania swojego męża i ojca, bo cały czas w knajpach siedzi, to na jego okręcie ludzie giną. Czyli w jego domu, nie to, że umrą, poumierają, chociaż i tak się może zdarzyć, ale wielu ludzi zginęło w sposób duchowny dlatego, że mój ojciec zwiał od powołania. Nigdy ze mną nie rozmawiał, nigdy się nie pokazał swojej męskości. On po prostu spał. Nie na poziomie pierwszym okrętu, tylko na wrysalce. Zawsze miał dyżurnego strąga przy sobie i komentarze. Więc Jonasz ucieka od powołania i ludzie giną. Ludzie giną. Więc oni go na tej łodzi znajdują i oni go wrzucają do wody. I kiedy on zaczyna ginąć, morze się uspokaja i ludzie są bezpieczni. Każdy z nas dostaje pod opiekę ludzi. Powtarzam, ksiądz, wiadomo, siostra, małżeństwo naturalne, wiadomo, dostają pod opiekę dzieci. Single też powinni mieć odpowiedzialność za kogo. Nie jako rodzic, nie jako proboszcz, ale jakoś odpowiedzialność. W jakiejś fundacji, w jakimś dziele charytatywnym, w jakimś klubie sportowym, szkolnym, nie wiem. Odpowiedzialność, bo odpowiedzialność nas rozwija. I musimy ją realnie mieć. Każdy człowiek rozwija się w odpowiedzialności właśnie za drugiego człowieka. To jest błogosławiony pomysł, żeby dzieciom kupować chomiki, rybki, żeby się uczyli odpowiedzialności za żywe organizmy, za to, że piesek jest głodny, trzeba go nakarmić, że go coś boli, że trzeba iść z nim do weterynarza. To uczy odpowiedzialności. Bo martwą zabawkę to my sobie rzucimy gdzieś do kąta i ona sobie tam leży. Więc Jonasz, kiedy Jonasz umiera, wtedy ludzie żyją i pamiętacie, zostaje połknięty przez rybę.
zostaje połknięty przez rybę i w brzuchu się modli, ale on jest cały czas, ta modlitwa jest taka wymuszona. Przeczytajcie sobie tę modlitwę Jonasza w brzuchu. Dowodem jest, że Pan Bóg się na nią w ogóle nie odzywa. Ocala mu życie, ale się do niego nie odzywa, bo Jonasz ma cały czas pretensje do Pana Boga za tą jego misję. On tego nie chce. I Pan Bóg każe mu iść przez Niniwę i głosić nawrócenie. Niektórzy to obrazowo opisują. Idzie ten Jonasz, te wodorosty mu z nosa wychodzą, wyciągnięty z brzuchu ryby, cały tranem śmierdzi, prawda, jakieś rybki jeszcze ma tutaj pod pachą, gdzieś się zaplątały i głosi, nie wzywa do nawrócenia, tylko zapowiada karę. Jest ciągle zbuntowany. I potem, pamiętacie, ten krzaczek rycynowy, który wyrósł, słońce spaliło i on ma pretensje do Boga o krzaczek rycynowy, jak tutaj może zginąć 140 tysięcy ludzi. I Pan Bóg mówi, to ty się przyjmujesz tym krzaczkiem. I co jest najciekawsze, księga Jonasza się urywa. Ja w pierwszej chwili, jak tą czytałem, myślałem, że w mojej Biblii brakuje kartek. Bo ten Jonasz leży pod drzewem, nawrzucał Panu Bogu za to swoje powołanie, że mu się to powołanie nie podobało. Czeka, aż Pan Bóg strzeli piorunem w tych Niniwitów, że ich w końcu pokara. Pan Bóg jest miłosierny, Jonaszowi się to nie podoba. I książka się urywa. Scenariusz się urywa. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas dokończy księgę Jonasza. Każdy z nas dokończy księgę Jonasza. To jest księga niedokończona w Biblii. Każdy z nas z czytających. Jeremiasz też w pewnym momencie mu się jego powołanie przestaje bardzo powołać. 8:20, o ile dobrze pamiętam, czy 20 rozdział. Jeremiasz kłóci się z Panem Bogiem. Mam dość twojego powołania. Bo co się nie odezwę, to muszę ludziom głosić karę i zapowiadać jakąś reprymendę dawać, zapowiadać jakąś karę, jakieś nieszczęście. Mam dość tego. Uwiodłeś mnie, Panie. Jak mi mówili księża, moi koledzy bibliści, tam nawet nie jest w oryginale, uwiodłeś mnie, Panie, tylko zgwałciłeś mnie, Panie. Jeremiasz mówi do Boga, zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Ale koniec, Panie Boże. Nic z tego, więcej Ci nie będę służył. Jak wygarnął Panu Bogu, to Pismo Święte mówi, jego serce zaczął trawić ogień, czyli ożyło, rozgrzało się. Pamiętajcie, wielu z nas ma pretensje do realizacji powołania naszych rodziców, tych, którzy nas wychowywali, że w domu rodzinnym właśnie to nie było spełnione i ktoś z was został pokaleczony emocjonalnie. I my tak jesteśmy nauczeni, że Bóg jest święty, że mamy pretensje do ojca, do dziadka, do matki, do brata ciotecznego, a wstydzimy się przyjść do Boga i Jemu wygarnąć. No bo Pan Bóg jest święty, jak można się z Nim kłócić? A Jeremiasz, historia Jeremiasza pokazuje, że Pan Bóg chce, żeby się z Nim kłócić, o wiele bardziej chce, niż byśmy do Niego przychodzili z zamkniętym sercem i mówili, wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć, święty, 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 Panie Bóg zastępów. Lepiej przyjść do Pana Boga i powiedz, to mi się nie podoba. Pamiętacie w serial Dom, kiedy starszy człowiek miał brać w sobotę o 16 ślub, wdowiec z wdową, bardzo się pokochali, pojechał południe na działkę, grzebał coś tam w ziemi i nie wypał wybuch. I on zginął. I miał być ślub o 16, a jest pogrzeb za parę dni jego. I Janczar, ten aktor Janczar, stoi nad grobem i mówi, Panie Boże, tak się nie robi. Tak się nie robi, Panie Boże. Bo co ten człowiek winny? I cisza się zrobiła nieprawdopodobna, jak on tak uśmiechał, ale może ktoś z was jest zablokowany w sercu, ma serce zamurowane, dlatego, że ma wielki żal do Pana Boga, a wstydzi się, jest nauczony, że jak przychodzi do kościółka, to trzeba rączki złożyć i mówić, tylko Ty jesteś święty, tylko Ty jesteś Panem. Nie, idź do Pana Boga i powiedz, Panie Boże, dlaczego mój ojciec pił? Dlaczego w moim domu od rana były awantury? Dlaczego jestem ciągle chorowita? Latam po szpitalach, wydaję pieniądze, moje koleżanki pracują, cieszą się, uczą się, a ja ciągle przychodnia. Odpowiedz mi, Panie Boże, jesteś Bogiem, jesteś Wszechmogący, Tyś mnie stworzył, powołał do życia, to mi odpowiedz. I on się za to nie pogniewa, on Ci odpowie. Albo o swoje powołanie, że ja się lękam powołania, że uważam, że jestem, nie nadaje się do żadnego powołania. Uważam, że jak będę w małżeństwie, to też jakoś je stracę czy zrujnuję. Otóż Pan Bóg powie, dziecko, nareszcie jesteś blisko mnie. Pan Bóg o wiele Cię woli mieć blisko w kłótni, niż daleko w formułkach zaklętych, zaśrubowanych, takich samych, to przykroczymy włoski, do Pana Boga to mówimy. Chce naszego życia i nieraz jak reaktor w Czernobylu jest zamurowany, tak i serce nasze jest zamurowane, trzeba doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu, żeby to rozsadzić. I bo realizacja powołania wymaga rzeczywiście wielkiej siły, ogromnej siły i nikt, bez Boga oczywiście nic nie uczynimy. Tak jak mówię, On jest w nas sprawcą chcenia i pragnienia. To tyle moich refleksji, które przygotowałem. Jeśli są jakieś pytania, a potrafiłbym na nie odpowiedzieć, to
Aha, tu kolega mówił, że po tym wykładzie, proszę przez dzień, dwa po wykładzie nie zmieniać swoich planów co do powołania. Bo jak, pamiętajcie, jak pociąg jest w tunelu, to się nie wysiada. Trzeba przejechać przez tunel. Jechaliśmy teraz taki tunel emocjonalny, bo może były pewne tutaj takie trudne spostrzeżenia, więc proszę od przyszłego poniedziałku zmieniać powołanie, ale nie za szybko. Czy jeszcze ktoś może coś ma do dodania, skorygowania? Patrzę na siostry, to mi się przypomina film, który dział się chyba w klasztorze, jak się obudziły jedna taka młodziutka siostra zakonna drugą, o ile dobrze pamiętam, mówi, ty mam powołanie, napij się wody, to ci przejdzie. Więc nie da się napić wody, bo nigdy nie zmyjemy z tego powołania z siebie, które jest w istocie zaproszeniem od dobrego Boga, który, tak jak powiedziałem, chce z nami wejść w dialog i zaprasza nas do swojego domu niebieskiego. Wszystko jasne. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo i niech teraz... No właśnie. Jest pytanie. Może zejść tutaj kawałek? Dziewczynie najpierw daj. Dziewczyna. Co jest tak? Więc ja bym się chciała zapytać przede wszystkim, jak jest z tą naszą wolną wolą, bo tak dużo o tym mówimy i każdy z nas znajduje się w innej sytuacji jakby życiowej. I jest postawiony w innych warunkach i zaczyna zupełnie z innej sytuacji i każdy ma inny start. I teraz niby każdy z nas ma tą wolną wolę i może wybrać, ale nagle okazuje się, że tak naprawdę jego droga i to, jakich ludzi spotyka na swojej drodze, uniemożliwiają mu ten wolny wybór. On musi się męczyć, ma problemy właśnie z takim działaniem, nie ma tej pełnej wolności. I właśnie chciałam się zapytać, jak to jest z tą wolną wolą? Są pewne rzeczy zdeterminowane. To, że jesteśmy Polakami, myślę, że do większości może ktoś jest innej narodowości. To, że urodziliśmy się w XXI wieku, czy koniec XX, to już tego nie cofniemy, że się urodziliśmy w Polsce, że mamy takich, a nie innych rodziców, brata, siostrę, czy ktoś jest jedynakiem, a rodzice są starsi, nie będzie do końca jedynakiem. To rzeczywiście Pan Bóg umieszcza nas w takim teatrze, że już pewne elementy dekoracji są postanowione i my ich nie zmienimy. Natomiast myślę, że to najlepiej pokazał Jezus, który chodził, głosił. Oni brali kamienie i chcieli go strącić ze skały. On przechodził pomiędzy nimi. Kiedy powołał tego bogatego człowieka, pójdź za mną, zostaw wszystko, a on odwrócił się i poszedł smutny, to jest i powiedział, halo, halo, mistrzu, zaczęłeś się, potraktujemy. Może w drugim kwartale wpadniesz czy coś. Nie, Jezus po prostu pozwolił mu odejść. Także jest, Pan Bóg dał nam rzecz najbardziej dziwną, jaką mógł dać, możliwość odrzucenia siebie. Dał nam możliwość zabicia siebie. Więc mówisz o tym, że spotykamy różnych ludzi. To prawda, spotykamy różnych ludzi. W dużym stopniu jednak też spotykamy takich ludzi, jakich troszkę szukamy, w jakich kręgach się obracamy. Nie jedna dziewczyna, czy nie jeden chłopak doigrał się bardzo, bo przyszedł w towarzystwo, które nie powinien wchodzić, a coś mu tam zaimponowało. Chciał się popisać, żeby być dorosły. Także jest to tajemnica. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a powtarzam absolutnie, ale duże spektrum jest kwestią wolną. Nikt w dzisiejszych czasach, jeszcze 100 lat temu, kilkadziesiąt, rzeczywiście były te naciski rodziców, żeby dziewczyna poszła do klasztoru, albo jak poszła, to żeby ją wyciągnąć. Myślę, że ten to jest szybszy. Mówiłem wam kiedyś o siostrze zakonnej, która dostała telefon od mamy, miała 20 lat, jak dostała telefon. Bożenko, babcia umarła, gdybyś nie poszła do klasztoru, to by nie umarła. Taki telefon mądrej matki do córki. Więc są próby naciskania, prawda? Mi tylko szwagier obiecał prześliczną dziewczynę z baletu Teatru Wielkiego, jak wystąpię w seminarium. Ja chciałem na tydzień wystąpić, żeby ją zobaczyć, jak ona jest śliczna. Ale już... Natomiast tak jesteśmy wolni. Jeśli chodzi teraz o w dzisiejszych czasach o wybór partnera, czyli męża czy żony, czy wstąpienia do seminarium, to już raczej tutaj nikt nie ingeruje. I tak w ostatnich dziesięcioleciach można powiedzieć, decyzja o wolności wyboru, się jej zakres moim zdaniem powiększył. Bardzo się powiększył. A Jezus dawał pewną wolność. Dawał pewną wolność. Judaszowi cały czas wiedział, że on go zdradzi. I widział to, jak on to zrobi.
i nie przeszkodzi. Znaczy próbował na niego wpłynąć. Wiecie, mi się wydaje, że najbardziej mocnym sposobem, jaki Pan Bóg chce na nas wpływać, to jak my idziemy drogą, to Pan Bóg tak cukierki rozsyła, tak żebyśmy do kościoła trafili, prawda? Ale jak my chcemy skręcić, to cukierki nas nie przeciągną na drugą stronę. Także on oczywiście szepcze coś do ucha, on głosi Ewangelię, chodzimy ulicami, spotykamy krzyże, przypominają nam się pewne rzeczy. Pan Bóg mówi, bądź dobry, żyj uczciwie. Ale to jak ktoś chce zagłuszyć, to zagłuszy, nie ma problemu. Także dekoracje są ustawione, ale w istocie jesteśmy wolnymi aktorami, tak mi się wydaje. To już jeszcze jedno pytanie się zapowiadało. Ksiądz wspominał o tym, że idąc z góry warto wziąć apteczkę, a idąc w stronę małżeństwa też warto mieć przygotowaną apteczkę. Mhm. Czy mógłby ksiądz może coś rozszerzyć, jakieś myśli? Jak dobrać tą apteczkę? Co warto mieć, co nie? Może stracone skrypty? Nie, no ja takiej apteczki nie mam kapłańskiej, chociaż też można by ją zrobić, ale mam parę takich ratunkowych książek, płyt, tam mp3-ek jakiś, że jak się ciężko robi, to sobie wracam do danych treści, do danej muzyki, do danego wykładu czy konferencji. I to miałem na myśli, żeby się zabezpieczyć, licząc się z tym, że to może szybko się, kryzys może się szybko zacząć. Teraz się szybko zaczyna. W małżeństwie pamiętam, jeden chłopak mi mówił, proszę księdza, byliśmy z żoną na wyjeździe na miodowym miesiącu, byliśmy w jakimś hotelu, była niedziela popołudnie, padał deszcz, moja żona wyszła spod prysznica, wycierała głowę, w szlafroku tak wyglądała trochę niekorzystnie, mnie ćmił ząb, Legia przegrała i zrozumiałem, że jej nie kocham. Ja mówię, ty, tylko jak spróbujesz jej to powiedzieć, to ci głowę urwę. Oczywiście za parę tygodni, no miał jakiś chłopak kryzys, przestraszył się czegoś, coś się rzeczywiście, że był wrażliwiec. No i wtedy, żeby nie, broń Boże, nie robić z tego jakichś głupich, dochodzić do wniosku, że się pomyliłem w małżeństwie, że to nie ten człowiek. Więc mi chodziło mi o to, żeby zebrać doświadczenia ludzi, książek, treści, tekstów, z których będziemy korzystać, kiedy trzeba się będzie ratować, a w każdym powołaniu trzeba się będzie ratować. Szatan nam nie odpuści, żeby nas nie ściągnąć z tej drogi. Więc to miałem na myśli. Wielu ludzi chyba ma takie apteczki i próbują się jakoś z ich pomocą ratować. Czy może jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze jakaś szansa może ostatnia. Last rąk. Jeszcze zanim doniesiesz mikrofon. Ja wyprodukowałem kiedyś taką apteczkę duchową, gdzie znalazłem tam 10 cytatów dla kobiet i 10 cytatów dla mężczyzn. I apteczka była, jak cię diabeł w tramwaju już głowa ci huczy od tych pokus i masz ochotę zrobić głupstwo, to wyciągaj apteczkę i Słowo Boże czytaj. Jak szatan kusił Jezusa na pustyni, czym się Jezus bronił? Cytatami z Pisma Świętego. To jest nasza najlepsza broń w walce z szatanem. I tych apteczek tam u Świętej Anny żeśmy parę tysięcy rozdali ludziom, którzy właśnie chcą się bronić Słowem Bożym, a nie za łatwo się nie poddać demonowi. Słucham bardzo teraz pytania. Jestem na pewnym kierunku i bardzo długo chodzą mi myśli po głowie takie, żeby go rzucić. Kierunek rzucić. Mam inne zainteresowania, odmienne, co, nie takie, na, jak ten kierunek? Które studiuję. Chciałabym się zająć na przykład studiowaniem języka. I chyba od nastoletnich lat zawsze o tym myślałam, ale zawsze wszyscy mi mówili, nie, musisz iść na to i na to. I to jest moje pytanie, czy pomimo czuję, że dzisiaj nie nadaje się do tego, że nie mam siły, żeby podjąć taki krok, czy to byłoby racjonalne? Te moje takie jakieś... A na którym kroku jesteś tego kierunku, co chcesz go rzucić? Bo to ważne. Chcę być na trzecim. I tak w połowie. No oczywiście, a propos, jak my się czy kogoś radzimy, czy ktoś się nas radzi, my bardzo często dajemy odpowiedź według naszych kryteriów. Przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, chcę studiować afrykanistykę, albo germano, jakiś tam kierunek językoznawczy, germański czy coś, germanistykę. To było co teraz? Po co ci afrykanistyka, człowieku? Po co ci lepiej studiuj ten kierunek, to ci się przyda, bo Niemcy nasi sąsiedzi. A może on ma takie powołanie, a może on ma takie zapotrzebowanie. My narzucamy automatycznie jakiś swój... Tu by się trzeba skonsultować, czy to nie jest to jakieś zmęczenie tygodniowo, dwutygodniowo, trzytygodniowo, czy to jest stała opcja. Pogadać z kimś, kto może kończył ten kierunek i on powie, słuchaj, na trzecim roku się to wszystkim robi.
tylko trzeba to przeczekać i sobie można wziąć jakiś tam urlop, czy skorygować sesję, inaczej ułożyć. Natomiast kiedy wszystko będzie wskazywać na to, że to nie jest chwilowy kaprys, że to nie jest chwilowe zmęczenie, że rzeczywiście chcesz zmienić kierunek, to czemu nie? To czemu nie? Powinniśmy w życiu... Szczęśliwy człowiek, który ma pracę taką, co ją lubi i lubi do niej chodzić. Szczęśliwy, a przeklęty człowiek, który ma pracę, którą ktoś go wrobił i jakoś tak został z rozsądku, ale serca w tym nie ma żadnego. Dlatego maksymalnie bym to skonsultował, a potem podjął. Oczywiście pamiętajcie, w każdym wyborze nie tylko jest ważne to, że ja wybieram to jedno, tu mam pusty fotel, to mogę tak mówić, że na przykład facet mówi, wybieram tą dziewczynę. To jest drobiazg, że on wybiera tą dziewczynę. On traci wszystkie inne. To jest decyzja. I oni nie mogą się zdecydować, czy nie tyle chodzi, czy mam wybrać tą dziewczynę, z nią, tylko czy mam stracić wszystkie inne. O, Matko Najświętsza, tyle tego jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja przysięgam, chciałbym wrócić jeszcze do nieszczęsnego Judasza. Mhm. Ksiądz mówi, że Jezus, czy Bóg chciał uratować Judasza przed zdradą, mhm. ale po zdradzie, czy to Judasza, czy świętego Piotra jest fragment z Pisma Świętym, że stało się tak, aby wypełniły się słowa Pisma. Czyli wniosek taki, że jakby to był wyrok, tak? I to tego nie było odwrotu, więc jak nie Judasz, to kto? Więc ktoś musiał zdradzić. Nie, nikt nie musiał zdradzić, Judasz też nie musiał zdradzić. Pisma się wypełniły, bo widzisz, Pismo Święte było pisane poza czasem przez Ducha Świętego. Znowu jesteśmy to, że ktoś mówi, no przecież przed śmiercią Judasza już było napisane. To było napisane i przed śmiercią Judasza, i w chwili śmierci Judasza, i po śmierci Judasza. Duch Święty, który natchnął ewangelistów, dawał im wiedzę spoza rzeczywistości czasoprzestrzennej. No ja wiem, że to jest trudne do zrozumienia. My się tego nigdy nie... Jeśli było napisane, że dziewica pocznie i porodzi syna w Starym Testamencie, to ktoś myślał, to Maryja była zmuszona, żeby Jezusa urodzić. Nie mogła odmówić aniołowi. Mogła odmówić aniołowi, tylko gdyby odmówiła, to wtedy w Starym Testamencie był inny cytat. Rzeczywistość pozaczasowa jest dla nas nie do pojęcia i ciągle się o to rozbijamy. O to się rozbijamy. Ale Judasz miał szansę. Jezus do niego mówił, przyjacielu. Jezus mówił, wydajesz pocałunkiem. Jezus mu podawał chleb, co było wielkim wyróżnieniem. Cały czas pokazał, Judaszu, jestem ci bliski i życzliwy, ale niestety nie poskutkowało. Tak? Coś jeszcze? Ostatnia szansa. Ksiądz powiedział, że jeśli ktoś ma trudny charakter, to dostanie męża, który będzie kłamał, ale to chyba nie jest... Nie, nie, nie! Nie, ale słuchajcie, zgodzicie się, że no drugi człowiek, który jest trudny, no ma jakieś tam takie wady, przywary, no właśnie z takim człowiekiem żyć. Podam wam taki przykład. Byłem na parafii, gdzie prowadziłem misję i przyszedł pijany facet. I coś do mnie, tam, ja nie lubię pijanych ludzi, którzy mnie tam zaczepiają. I chciałem go tak ostro potraktować. Proszę odejść, proszę tutaj nie przeszkadzać. A przyszedł mój kolega ksiądz i do niego mówi od razu, jak masz na imię? Mój Waldek. A on mówi, ja Bogdan. Gdzie mieszkasz, Waldek? Tutaj, no fajnie, to kiedyś pogadamy. I zaczął z nim tak serdecznie rozmawiać. Ja z tym pijanem chciałem wojnę wywołać. A on umiał z nimi rozmawiać, bo jak się jest na parafii, to się człowiek uczy właśnie, na salach wykładowych się tego nie nauczy. Natomiast chciałem pokazać, że trudni ludzie są dawani ludziom takim jako zadanie. Kiedyś mi jeden chłopak opowiadał, proszę księdza, na uczelni było nas trzech. Trzech najprzystojniejszych, najbogatszych, najinteligentniejszych. Reszta chłopaków to była druga liga. Dziewczyny szalały za nami. Po 10 latach po skończeniu studiów tylko nam trzem rozwaliły się małżeństwo. Wszyscy chłopcy, nasi koledzy mają żony, takie i inne, ale mają dzieci, a my we trzech żeśmy się ostro pogubili, bo pycha idzie przed upadkiem. I Pan Bóg nieraz ześle oczywiście w swojej tajemnicy, czy trudne dziecko, czy trudną sytuację, żeby nas ze swojej skorupy wydobyć, no, tak można to powiedzieć. Ale pamiętam, ja to wyczytałem w jednej książce, twój mąż, twoja żona, twój syn będzie miał takie wady, żebyś ty został świętą. Żebyś ty została świętą. Drugi człowiek trudny, czyli nas... Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieszkali z rodziną, gdzie wszyscy by mówili, tak Małgosiu, oczywiście masz rację Małgosiu,
już ci przynoszę, Małgosiu, z kuchni, już wszystko. Przecież bylibyśmy po pół roku rozpieszczonymi bachorami takimi, że głowa boli. A jednak trzeba, podziel się z bratem, ustąp cioci, nie wyjdziesz na podwórko. I wtedy wiecie dobrze, jak taka dobra szkoła, bo może być taka niedobra. Dobra szkoła rodzinna i uczy nas dyscypliny, jakiejś postawy, takiej umienia radzenia sobie z kłopotami. Drugi człowiek jest zadaniem, drugi człowiek jest zadaniem. Ale kiedy się z tym człowiekiem człowiek porozumie. Pamiętam, jak pierwszy raz szedłem do jakichś tam muminków czy dzieci ze zespołem Downa na Wigilię z gitarą grać. Ja byłem przerażony, żeby to były Azowiczki. To ja bym tak zagrał na tej gitarze. A te dzieciaki nie chciały słuchać mojej gitary. One wrzeszczały, piszczały, kopały się, waliły. I wiecie, jak to wyzwala? Wiecie, jak to wyzwala? Dlatego to drugi człowiek, który jest trudny, jest dla nas darem i nam pozwala właśnie wyjść ze swoich tych jakichś pięknych iluzji. Czy coś jeszcze? Jeszcze dam jest pytanie. Pójdziemy sobie razem do kościółka, jest wszystko w porządku, kochamy się i tak dalej. Natomiast następnego dnia się pokłócimy. Oboje mamy dosyć ciężkie charaktery, więc ciężko nam się dogadać. Kłócimy się strasznie, rozchodzimy się. Następnego dnia znowu się spotykamy, przepraszamy, spacerek, wszystko w porządku. Następnego dnia znowu się kłócimy i tak dalej. To się sinusoida nazywa chyba. Tak. Wracamy i ciągle się kłócimy. Gdzie tutaj jest nasze powołanie? Gdzie tutaj jest sens w ogóle czegoś takiego? I nie wiem, jakie tu rozeznanie jest w ogóle. No rozeznanie, że może jakiegoś znaleźć, jak to się nazywa, taki co pośredniczy między... Mediatora. I trochę posłuchać, o co tu chodzi. Poza tym, czy w tych kłótniach nie ma jakichś podtekstów, bo nieraz właśnie sprzeczacie się o lody, a tak naprawdę chodzi o to, kto tu rządzi, kto jest ważniejszy, kto komu ma ustąpić, kto jest pyszny, kto jest pokorny. To też. Chciałbym powiedzieć, żebyście się spotykali co drugi dzień, ale... To znaczy, znam ludzi, którzy są konfliktowi, którzy są wrażliwi, ale umią mówić przepraszam. Lepszy jest taki, który się chcą pokłócić, powie, że coś mu się nie podoba, niż taki, co właśnie mówi, patrzy się gdzieś za innymi dziewczynami, co ty się gapisz? A tak, sobie oglądam obłoki. A kochasz mnie? No jasne. A w duszy szczerość, otwartość, umiejętność mówienia słowa przepraszam. Taka prostota. Jeśli to jest, no to będziesz musiała przecierpieć, że w małżeństwie to wzrośnie średnia, że będziesz co trzy dni mieli dzień dobry, a dwa będą kłótni. Bo w małżeństwie jest zawsze gorzej niż przed ślubem. Ale posłuchałbym tych kłótni, o co w nich naprawdę chodzi, o co wy się naprawdę kłócicie. No i powtarzam, wolę człowieka, który wygarnie prosto z mostu, niż takiego, co cedzi i tą dyplomację taką uprawia. Pan Jezus mówi, bądźcie zimni albo gorący, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Już. Czy jeszcze? Dobrze, ja myślę, że tym akcentem zakończymy. Jeszcze tam jest, jeszcze jest jedno dodatkowe, dyscyplina dodatkowa. Dobrze. Ale już ostatni. Jak na Dniu Świra było z tymi chipsami. Ostatni. 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 I tak do rana posiedzimy. Proszę, to jeszcze dwa pytania. Ostatnie. Ja jak myślisz, że zacznę i oddam ich kobietach tutaj, żeby kończy. Mam pytanie, bo była mowa o apteczkach. Była mowa o tym, cenna uwaga, że małżeństwo, sakrament już jest powołaniem, które jest konkretnym. A co w przypadku, gdy ktoś jest pewny swojego powołania i jest sytuacja, że ani nie jest po święceniach, ani nie jest po sakramencie małżeństwa i może popaść w taki stan zbytnej pewności swojego powołania, chociaż jeszcze jak gdyby tych sakramentalnych i tych wymiernych znaków nie doświadczył. Na przykład ktoś jest pewien, że jest powołany do małżeństwa, ma narzeczoną, jest ukierunkowany na to, jak rozeznawać, jaką właśnie drogą podążać,
aby nie popaść uświęcenie swojego powołania. Nie, no ja myślę, że jeśli on jest przekonany mocno o tym, że ta narzeczona to jest właśnie jego wybór i on jest dla niej wyborem i że oni są powołani, to nie ma co rozważać i jakoś zasiewać wątpliwości ty, a może kapłaństwa, może życie zakonne, tylko się przygotowywać do tego małżeństwa. Tylko się do tego małżeństwa przygotowywać. Jeśli on już jakieś wewnętrzne ma przekonanie, tylko człowiek szalony powie, że na 100% zostanę księdzem, bo można zginąć w dzień przed święceniami. Prawda? Czy można strzelić jakąś gafę i Kościół nie dopuści do święceń. Ale tutaj nie widzę jakoś takiego problemu. No, jeśli ktoś jest przekonany, ma narzeczoną, że to jest, ma z nią spędzić życie, to niech się do tego małżeństwa i rodziny szykuje po prostu. A co, że on powinien jednak od czasu do czasu przyjść do niej w stule i w birecie, jakoś, żeby on tak ostudzić jej emocje, ho, ho, ho. Siedzicie w kawiarni i chłopak mówi do dziewczyny, dzisiejsza taca przeznaczona jest na moją kawę. Nie, no chyba nie. No jeśli jest to... Powiem wam jedno świadectwo, to nie moje świadectwo. Kiedy skończyłem już maturę, byłem przyjęty do seminarium i miałem kolegę, też miał Piotr na imię. No i po cichu liczyłem, że on też może pójdzie do seminarium, bo tak się kręcił przy parafii jak i ja. Dwa tacy gitarzyści byliśmy parafialni. I kiedyś w nocy, nocne rozmowy, ja mówię, Peter, a może ty też byś poszedł do seminarium? I on, 19-latek, odpowiedział mi z taką dojrzałością, że zbaraniałem. Mówi, nie, Piotr, ja nie pójdę do seminarium. Wiesz, jak ja chcę mieć dzieci? Jak ja strasznie chcę mieć syna czy córkę. Ja zbaraniałem. Ja myślałem, że on poza gitarą nic nie widzi, Pink Floydami czy Genesisem. A on miał już tak przemyślane, to znaczy te pragnienia, tak przekonany był o tym. I rzeczywiście, trzy córki ma, więc sprawdziły się jego marzenia. Ale już on od razu był tutaj ukierunkowany w stronę małżeństwa. Znaczy nie od razu. No. Ja natomiast, jak już mówię o swoim świadectwie, pamiętam, że odkąd pamiętam, myślałem o tym kapłaństwie. Pamiętam, jak w 6 klasie byłem, miałem dziewczynę. Staliśmy przy składnicy harcerskiej w Warszawie i ja mówiłem, Elżbieta, ostrzegam cię, nie licz na mnie, ja idę do seminarium. Chciałem już robić akcyzę majątkową w ogóle. Więc taki... Ale to było zafascynowanie księżmi, że oni tak na tych gitarach grają, że tacy są ważni, że w tych ornatach tak wyglądają, to o kapłaństwie nie myślałem, tylko bardziej przekonany. Chciałem być tacy jak księża w mojej parafii. No i takie to są pragnienia. Pan Bóg zazwyczaj łapie na jakieś cukierki, na jakieś przynęty. To co mówię, w kanie dał już 600 litrów wina i chłopaki wyznali wiarę, to jest Pan. Kto by nie poszedł do takiego seminarium, nie? Dobrze, to już były dwa pytania, nie jedno było. Tak. Pytanie, szczęść Boże. Proszę o wyrozumiałość, ja się teraz wtedy nie mogę się zapędzić. Moje pytanie dotyczy miłości i tego, co ksiądz mówił, że jeżeli się kocha, idzie się przez życie i wtedy jest powołanie, samo przychodzi i ono jest, jeżeli się kocha. Ja mam pytanie dotyczące tego, co jeżeli ktoś nie potrafi może nie tyle kochać, co nie, może nie czuje tego tak mocno i czy o tę miłość można prosić, czy to ta miłość to jest zaufanie, czy to jest wiara, czy to się ma w sobie, czy żeby właśnie, czy to jest kwestia otwarcia serca na coś, czy to jest impuls, czy można po prostu podjąć próbę rozmowy z Panem Bogiem, modlitwy i poprosić o to, żeby poczuć coś, żeby kochać, żeby je właśnie i wtedy powołanie się pojawi sam. No właśnie, tutaj troszeczkę znowu pojawiło się to zmieszanie miłości z poczuciem. Pamiętajcie, miłość często jest wbrew uczuciu. Wbrew uczuciu. Nie cierpię cię, ale będę ci dla ciebie dobry, życzliwy. Jak to mówią, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak się widzę, ale będę twoim przyjacielem wiernym i solidnym. I to jest miłość. Oczywiście nieraz zdarza się, że miłość idzie równolegle z uczuciami. Wtedy jest no, bardzo pięknie i przyjemnie. Ale jak to ktoś powiedział, nie czuję Pana Boga. Pan Bóg nie perfumy. No to nie jest po to, żeby go czuć. Miłość jest to postawa woli przede wszystkim. I dobrze powiedziałaś, trzeba Boga o to prosić. My z natury swojej możemy się w kimś zakochać, adorować go, ale w istocie będziemy tylko z naszej natury skażonej dążyli do jakiejś własnej przyjemności, własnego dobra. Będziemy z nim handlować, ja ci dam to, ty mi dasz to. Natomiast taka miłość, jaką Jezus pokazał na krzyżu, nie tylko na krzyżu, ale w całym swoim życiu, jest darem Pana Boga. Czysta miłość, która polega na tym, że ja
Co to jest czysta miłość? Troszczyć się o swoje i innych, o drogę do nieba. To jest czysta miłość. Kocham człowieka, jeśli robię to i wszystko to, żeby on się znalazł w niebie. To wtedy ja człowieka kocham. Że jeśli jest ja, on i te dwa punkty wykierunkują do nieba. Jeśli dla kogokolwiek jestem tym, który go odciąga od nieba, to go nie kocham, to nie ma miłości. I takiej miłości się trzeba uczyć, o taką miłość trzeba prosić, taką miłość miał w sobie Jezus. Czy to jest taka miłość troski o zbawienie innych, to jest klucz do zrozumienia zachowań Jezusa. Jezus się nieraz dziwnie zachowywał i zaskakiwał apostołów. To się był radosny, to się smucił, to zginął, to się znalazł. Wszystko, co Jezus czynił, miało na celu to, żeby oni znaleźli i my, żebyśmy się znaleźli w niebie. Żebyśmy my się znaleźli w niebie. Natomiast ciągle jeszcze w sercach milionów ludzi miłość polega na tym, że mi jest dobrze, tobie jest dobrze, ty mi się podobasz, ja ci się podobam, nam jest dobrze, czy nam będzie całe życie dobrze. To ma związek z miłością, ale to jest wyrób miłościopodobny, ja to tak nazywam. Wyrób miłościopodobny. Pamiętajcie, kiedy człowiek żyje, mówił ksiądz Grzywocz, kiedy ktoś cię zna do bólu, zna twoje serce, zna twoje wszystkie uczynki, wszystkie pragnienia, zna twoje świętości i świństwa i cię kocha. Naprawdę cię kocha, wtedy żyjesz. Wielu ludzi mówi, Jezu, gdybym ja powiedział, co ja myślę, co ja marzę, co ja wczoraj robiłem wieczorem przy internecie, co ja sądzę o tym, o tamtym, to bym nikt ręki nie podał. Muszę to skryć swoje serce głęboko i wystawić taki wariant, model do oglądania. I wtedy nie żyjesz. Wtedy jesteś sztuczny. Jesteś sztucznym kwiatem. Natomiast żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię kocha, zna do bólu i chce cię dalej być dla ciebie towarzyszem drogi do nieba. Nie odtrącać. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie? A, prowokuję. Taka szansa może się nie powtórzyć. Yeah. Okej, okay, czyli to już czerpaliśmy wszystkie pytania. Ja myślę, że jeszcze raz brawa do księdza i wszystkie.